Witajcie w trzeciej części podsumowania roku 2022 według ruchu oporu. W pierwszym odcinku opowiedziałem Wam o tym, jak żyje się w Wielkiej Brytanii, w drugim narobiłem odrobinę hałasu o nic, a dzisiaj tradycyjnie, tak jak w zeszłym roku, spotykamy się, aby wyróżnić kilka gadżetów, które wywołały na nas największe wrażenie, pochwalić najróżniejsze ciekawostki napotkane w ciągu ostatnich 12 miesięcy i oczywiście odrobinę ponarzekać. A kategorią w tym odcinku są najlepsze i najgorsze narzędzia i zdobycze technologii minionego roku. Czyli przedmioty zakupione i odkryte przez nas w 2022, bez których nie wyobrażamy sobie już pracy. Przy czym nie liczymy na przykład kompletów szczypców z marcowego programu, ponieważ te rekomendacje już poznaliście, nie ma sensu ich powtarzać. A zatem do wyróżnienia wybieramy tylko narzędzia zakupione przez nas w tak zwanym międzyczasie, które z ręką na sercu możemy pochwalić i szczerze Wam zarekomendować. W tej kategorii pretendentów do wyróżnienia nie było wielu, a ogólny stan technologii, które trafiają ze świata na wyspy, mieliście okazję zaobserwować już w odcinku z naszej wyprawy na targi z jesienią. a więc przyznam, że wybranie przyrządu, który zasługiwałby na specjalną rekomendację spośród wielu zakupów w zeszłym roku przysporzyło nam tym razem dosyć sporo kłopotu i sporo debat. I w zasadzie jeszcze kilka sekund przed nagraniem toczyła się zażarta dyskusja, co powinno znaleźć się na liście. Ale chyba w końcu doszliśmy do porozumienia i Grzegorz przyniósł właśnie zwana nasz uważnie wyselekcjonowany przedmiot rekomendacji dla Was. A zatem nominacją do wyróżnienia w kategorii narzędzia roku dla elektryka jest ten oto... E, a co to jest Grzesiu? No poszedłem po tamto, ale z torby wypadło mi to i wydaje mi się, że to bardziej zasługuje na wyróżnienie. Nie, 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 nie możemy tego pokazać. To jest kategoria narzędzi roku dla elektryka. No dobrze, ale tych narzędzi używamy non stop i to w elektryce. No ale jak to będzie wyglądało? To jest kano elektryczne. Ja wiem, że czasami yy, mocno odchodzimy od tematu, ale Nie wiem, o co ci chodzi, Regan. Chciałeś najlepsze narzędzie roku. Moim zdaniem to jest najlepsze narzędzie roku, jakie kupiliśmy. Zgadzasz się ze mną czy nie? Yy, przepraszam was widzowie. Widzę, że jednak nie doszliśmy do porozumienia. Przełączę was na moment na program zastępczy. Przed komisją weryfikacyjną zostaje Franciszek Maurer, lat 37. <mulny> Oh fuck. Widzę, że Grzegorzowi Regonowi dość opornie idzie wybór najlepszego narzędzia 2022 roku, więc może ja powiem, jakie narzędzie w ubiegłym roku dla mnie było numerem jeden. Ja jestem Mateusz, a to jest kanał Sporadnika Elektryka. Mój wybór padł na praskę K-25 z firmy Klauki. Praskę te zakupiłem nieco z konieczności, gdyż na jednej z budów, na której miałem montować rozdzielnicę elektryczną, zdarzyła się taka sytuacja, że pewien zupełnie przypadkowy przechodzień, którego tożsamość nieznana jest do dzisiaj, przechodząc zupełnie przypadkowo w środku nocy w pobliżu tej budowy, zauważył, że w miejscu, gdzie ma być zainstalowana rozdzielnica elektryczna, są pozostawione długie zapasy przewodów. Z dobroci serca postanowił wyręczyć mnie w pracy i skrócić te przewody tak, żebym ja nie musiał robić tego, gdy będę podłączał rozdzielnicę. Niestety, pomimo najszczerszych chęci, nie miał on zbyt dużego doświadczenia w instalacjach elektrycznych i skrócił te przewody zdecydowanie za bardzo, tak, że nie starczyły one nawet do obudowy. Gdy zorientował się, że popełnił błąd, uciekł w bliżej nieokreślonym kierunku i słuch po nim zaginął. Najdziwniejsze jest to, że zabrał ze sobą te odcięte kawałki przewodów, a przecież mógł je zostawić. Ja mógłbym wtedy je wykorzystać do przedłużania, nie musiałbym odwijać nowych kawałków z rolki. Miałem do przedłużenia kilkadziesiąt przewodów o przekrojach od 1,5 do 4 mm i potrzebowałem do tego odpowiedniego narzędzia. A przecież każdy zakup należy racjonalizować, więc zakup tej praski stał się w 100% racjonalny w tamtej sytuacji. Do tego wyboru przekonały mnie trzy rzeczy. Przede wszystkim praska ma możliwość zaprasowywania tulejek i końcówek o przekrojach od 0,5 do 16 mm, co jest wystarczające w większości instalacji w budynkach mieszkalnych. Dodatkowo pomimo tego, że praska jest stricte przeznaczona do zaprasowywania końcówek w standardzie DIN 46234, to bez problemu prasuje tulejki grubościenne, a uważam ten sposób za najlepszy, jeśli chodzi o przedłużanie przewodów. Trzecią rzeczą, jaka przekonała mnie do tego zakupu, jest to, że praska ta ma bardzo dobre przełożenie, które oszczędza nadgarstek podczas prasowania dużej liczby tulejek czy końcówek. Dodatkowo praska jest wyposażona w system zapadkowy, który pozwala zacisnąć delikatnie na końcówce czy tulejce szczęki, następnie przesunąć rękę na koniec rękojeści i zacisnąć już z odpowiednim przełożeniem. Pomimo tego, że mój wybór nie jest jakiś spektakularny, no to jest to narzędzie, które kupiłbym. Ponownie bez mrugnięcia okiem, gdyby jakiś przypadkowy przechodzień postanowił pożyczyć ode mnie tę praskę i zapomniał oddać. No i właśnie dlatego to jest mój numer jeden, jeśli chodzi o narzędzie zakupione w 2022 roku. Zobaczmy, czy Regan i Grzegorz dogadali się już co do swoich narzędzi. Już jesteśmy z powrotem i po kolejnej dyskusji muszę przyznać Grzegorzowi rację, bowiem najlepszym naszym zdaniem narzędziem dla elektryka w roku 2022 z ciężkim sercem nie jest tym razem narzędzie stricte dla elektryka. A wyróżnienie od nas otrzymuje seria szczypców nastawnych czy też kluczy do chwytania z blokadą marki Knipex. No, rewolucyjne urządzenie. Tak jak Grzegorz wspominał, używany przez nas przy wielu, wielu, wielu zadaniach w terenie, a przełomem w tym narzędziu jest blokada z przełożeniem, którą można wyregulować bezpośrednio na chwytanym przedmiocie i następnie zablokować, aby się już nie ześlizgnęła. Zaciśnięty w ten sposób przedmiot odkręcamy, czy dokręcamy, trzymając narzędzie jednym palcem dzięki temu przełożeniu, które podwyższa siłę docisku o ponad 10 razy. Pierwszy egzemplarz testowy zakupiliśmy w lutym 2022 i od razu wiedzieliśmy, że jest to coś, co każdy z nas powinien mieć w podstawowym zestawie. A więc na targę Heleks, mając okazję wypróbować wszystkie rozmiary na miejscu, dokupiliśmy jeszcze kilka sztuk do naszego arsenału. Naprawdę fantastyczne urządzenie, godne polecenia, sprawdza się idealnie przy odkręcaniu i dokręcaniu elementów pracy elektryka, a jedynym mankamentem jak dotąd Oprócz tego, że w sklepie trzeba się po nie schylić na półkę dla hydraulików, blu, może być fakt, że Knipex nie docenił uniwersalności tego klucza i rączki izolowane z certyfikatem VDE są dostępne tylko przy rozmiarze 25 cm. A szkoda, bo najporęczniejsze dla nas są 150 i 180 oraz te kieszonkowe maleństwa. No, duże przeoczenie. Przy codziennych pracach, oczywiście, to nie szkodzi. damy radę ze zwykłymi rękojeściami ale przy kontraktach industrialnych, gdzie w grę wchodzą specjalne ubezpieczenia i wymogi, moim zdaniem Knipex powinien mieć w katalogu każdy jeden rozmiar z okładzinami do 1000 V i może nawet ze smyczką i myślę, że nawet dystrybutorzy mocy czy elektrycy pracujący na wysokościach wyrywaliby sobie te komplety z rąk. Dobrze, tyle pochwał, czas teraz na narzekanie. I w dzisiejszym podsumowaniu zrobimy małą kumulację narzekań, łącząc ze sobą kategorie, w tym również akcesoria. Bodajże w majowych patologiach wspominałem już, że Wielka Brytania po hucznym odłączeniu się od kontynentu i związanych z nim certyfikacji europejskich przyjęła nowe procedury i oznakowanie dla wszystkich produktów przeznaczonych do obrotu na rynku wewnętrznym. Tak to nowe logo wygląda, i dzisiaj znajdziemy je już na większości produktów obok klub, w zamian znajomego znaczka homologacji unijnej. A samo logo oczywiście oznacza pomyślne przejście oceny zgodności z przepisami, normami i specyfikacjami wymaganymi w Wielkiej Brytanii. A ponieważ ta brytyjska certyfikacja zgodności powstała tak niedawno to produkty zatwierdzone takim nadrukiem spełniają już wszelkie nowoczesne kryteria bezpieczeństwa i jakości. Czyli tam, gdzie leniwa, skorumpowana Unia Europejska pozwalała sobie na przeoczenie istotnych elementów, Brytyjska kontrola jakości dzisiaj ma nowe narzędzia, aby dopatrzeć się nawet najdrobniejszych odchyleń od norm i odesłać petenta próbującego przemycić jakieś buble na wyspy, przynajmniej z kwitkiem, jeżeli nie z dziurą w tylnej części spodni wyrwaną przez angielskie buldogi. Bo przecież po to właśnie ten znaczek i ten program certyfikacji powstał kosztem wielu milionów funtów. Ale niestety. Siedząc przed mikrofonem w to przypadkowe styczniowe popołudnie roku pańskiego 2023, muszę przyznać, że coś Brytyjczykom nie wyszło. Bulldogi są najwyraźniej u dentysty i coś się posypało strasznie na tym naszym rynku i coraz częściej do rąk dostajemy jakieś lukrowane hały. Teoretycy spiskowi mogą podejrzewać, że jest to celowe działanie dywersyjne piątej kolumny w Unii Europejskiej, inni mogą przypuszczać, że jest to może chytrość i spryt producentów, gdzie leży prawda, nie wiem, ale coraz częściej natrafiamy na produkty, które po prostu nie nadają się do użytku i są nam wydawane ze sklepów i hurtowni w najgorszym z możliwych sorcie. I oczywiście pokażę Wam kilka szybkich przykładów. To są zdobne akcesoria naścienne, metalowe, chromowane, wyprodukowane w UK i to jest bardzo istotny fakt i jednocześnie Wenement. I sprzedawane pod lokalnie szanowaną marką. Zerknijmy zatem jak one wyglądają po wyjęciu z opakowania. Ranty uformowane przez maszynę, która wyraźnie od kilku lat wymaga kalibracji, rogi pomiażdżone, powykrzywiane, szpetnie sprasowane, a w dodatku ten metal jest w ogóle nieobrobiony po wycięciu. Te brzegi są ostre jak brzytwa. I tym gniazdem mogę na przykład pokroić ogórki. Rzeszpetne, no, jak głosi stare angielskie przysłowie, piękno tkwi w oku patrzącego, czyli nie to ładne co ładne, tylko to co się komu podoba, ale przyznaję rację, estetyka akcesoriów nigdy nie zapewniła Brytyjczykom wystaw w galeriach sztuki nowoczesnej. Ale na ten produkt zwróciłem szczególną uwagę, ponieważ w tym roku po raz pierwszy w swoim życiu i karierze pociąłem sobie palce przy montażu gniazda wtykowego. Wykonanie skandaliczne, więc pomyślicie tani badziew. Ale nie. To gniazdo do obierania warzyw z takimi brzegami wyginanymi ręcznie przez ślepego kowala kosztuje w niektórych wariantach kolorystycznych do 30 funtów, czyli ponad 150 zł za sztukę. Drugi przykład. Zarówno akcesoria, jak i puszki, które mają do nich pasować, są objęte brytyjskimi normami od przynajmniej ośmiu dekad, czyli od czasów ostatniej wojny światowej. Ale ku naszemu zaskoczeniu w ciągu ostatnich lat mamy tutaj istny wysyp akcesoriów, które są albo przewymiarowane, są za duże, na przykład nie mieszczą się obok siebie w puszkach łączonych, albo mają za duży tył i nie wchodzą w puszki przy montażu natynkowym. I już w zeszłym roku zwróciłem na to uwagę, asystując lokalnym elektrykom przy jednym ze zleceń, gdzie gniazda zakupione przez inwestora nie wchodziły w standardowe puszki zewnętrzne i monter musiał przypiłować uchwyty, aby zamontować to gniazdo. Przez dziesiątki lat nic takiego tutaj nie występowało, a Wielka Brytania, będąc przecież hermetycznym, zamkniętym rynkiem, mając swoje własne normy i zupełnie inne gniazda i łączniki niż cała reszta świata, nie musiała się takimi rzeczami przejmować. Bo to nie jest tak jak w Europie, że coś wyprodukowanego w Rosji czy w Chile nie pasuje w pełni do niemieckich czy polskich wtyczek lub mocowań. A jednak jest to coraz większy problem i montując na przykład szereg łączników i izolatorów w szafkach kuchennych, dzisiaj trzeba już bardzo uważać i dopasować puszki do akcesoriów i odwrotnie, bo może się okazać, że w gotowe tandemy czy puszki łączone już takich akcesoriów nie zamontujemy. Równie często w ostatnich miesiącach napotykamy na akcesoria, które albo nie działają zaraz po wyjęciu z pudełka, albo psują się dosłownie za parę dni łączniki, które parskają stopami iskier w kierunku inwestorów przy przełączaniu albo wynalazki, które wyglądają dla kupującego jak nowoczesne rozwiązania elektroniczne czy dotykowe, ale okazują się jakimś przedpotopowym patentem wyciągniętym z linii produkcyjnej, nie wiem, prehistorycznego angielskiego samochodu. I proszę bardzo, do włączania oświetlenia w domu możecie kupić dzisiaj taki oto numizmat z windy czy z radia w Morrisie Marinie, tyle że ta replika starej technologii dzisiaj już nie działa. Ten przycisk włączy nam oświetlenie co drugi, może co trzeci raz. A dlaczego myślę, że jest to jakaś stara część samochodowa? Bo styki do podłączenia z tyłu są zbyt małe, aby zmieścić tam przewód 1,5 mm2, a co dopiero włożyć dwa przewody, na przykład do schodówki. Czyli projektant nie przewidział tych styków do dzisiejszych rdzeni miedzianych i pomimo nadruków z tyłu jest to coś wyraźnie przeznaczonego do instalacji 12 v Skąd oni to wytrzasnęli, naprawdę nie ma pojęcia. No dziwactwo, jest to po prostu jedno z tych dziwactw, które znajdujemy na rynku. A skoro wspomniałem już o przewodach. Jakość przewodów, które dostajemy w tej chwili z hurtowni po prostu woła o pomstę. I mam oczywiście kilka przykładów. Oto nie tani przewód niskodymowy z jednej z największych sieci hurtowni w kraju i po kilku metrach na roce prowadząc przewód ręką wyczułem zgrubienie, okazało się supełek na przewodach w środku. Na następnej roce znalazłem taki oto bubel. Tutaj już mamy przerwę w jednym z przewodów. Okazuje się, że w trzeciej dekadzie XXI wieku imperium nie potrafi już wyprodukować kabli. I teraz przy okablowaniu musimy sprawdzać każdy jeden centymetr przewodu. Czy ktoś nam za to płaci? No oczywiście nie. Drugi nowy problem to przewody, których nie da się obrać i oskurować normalnie. Pierwszy raz spotkałem się z tym po okresie globalnego zamoskowania, ale zignorowałem ten przypadek jako wadliwą partię, czyli coś, co leżało zbyt długo na zamkniętej linii produkcyjnej i po prostu się posklejało. Ale rok później 10-15% rolek, które nabywamy w sieciówkach budowlanych, nie da się za żadne skarby obrać normalnie. Trzeba je szarpać, maltretować, a w niektórych przypadkach nawet szarpanie nic nie daje, bo zewnętrzna powłoka jest wyraźnie połączona na stałe z izolacją wewnętrzną klejem. I ja ten cały akapit nazywam upadkiem technologii już dawno ogarniętych. Bo produkcja kabli, czy przewodów, czy akcesoriów to nie są nowe zdobycze techniki. Byliśmy je w stanie wykonać poprawnie od przynajmniej połowy ubiegłego wieku i nic nas już nie powinno tutaj zaskoczyć, a jednak w jakiś niewytłumaczalny sposób zdołaliśmy doprowadzić do upadku tych technologii. W latach 50. czy 60. Brytyjczycy produkowali niezniszczalne łączniki, które działają w tych mokrych, wilgotnych lochach do dzisiaj, i przewody, które trzymają niekiedy całe stare kamienice, jak zbrojenie, chroniąc je przed złożeniem się na płaskie domki z kart, ale dzisiaj już tego nie potrafią. Nawet kiedy rolka przewodów kosztuje 2 czy 3 razy więcej niż parę lat temu. I przy akcesoriach, za które klient musi zapłacić pięć razy więcej niż za równie tandetną, ale przynajmniej no, budżetową chińską atrapę. Technologie niegdyś proste dzisiaj okazują się nie do powtórzenia w brytyjskich warunkach i przeszkadza to w pracy strasznie. I co najgorsze, to nie jest tak, że my kupujemy ten badziw, bo on jest tani. To jest sytuacja pomiędzy młotem i gowadłem. I dzisiaj, wybierając pomiędzy tandetą z Chin czy czymś wyprodukowanym w Wielkiej Brytanii, czy przewodami z Turcji i Wielkiej Brytanii, wysypanie dodatkowej garści bilonów w banknotach na ladę sklepową już nie gwarantuje, że produkt, który dostaniemy do rąk, będzie się do czegokolwiek nadawał. I jeśli pozwolicie mi się podzielić z uchwałą teorią spiskową, coraz częściej odnoszę wrażenie, że jest to działanie celowe. Odnoszę wrażenie, że kompanie i konglomeraty, które za nimi stoją, wykombinowały sobie po lockdownach, że to całe prowadzenie przemysłu w świetlaną przyszłość ku podbojowi planet, podróżom do gwiazd jest po prostu za mało rentowne. A zamknięcie fabryk na wiele miesięcy z powodu patogenu nieznanego pochodzenia przekonało wytwórców, że o wiele łatwiej i opłacalniej w tej chwili jest produkować mało, czy wręcz powodować sztuczne braki na rynku, wytwarzać asortyment w najgorszym sorcie, i żądać zań obsceniczne sumy pieniędzy, bo wszyscy i tak wyciągną po nie garście pełne gotówki. Po co zatem zatrudniać tysiące osób w kontroli jakości w działach badań produktów? Wystarczy umówić się z kolegami na polu golfowym, przydepnąć na chwilę rynek, spowodować braki wywindowe ceny i uszczęśliwić tym zarówno siebie dyrekcję, jak i akcjonariuszy. I to moim skromnym zdaniem celowe działanie na szkodę konsumenta odbywa się już nie tylko w niszy elektrycznej, ale w całej angielskiej budowlance. Paczka wełny skalnej, która kosztuje w Polsce 56 zł za niecałe 5 m2, jest tutaj sprzedawana za niemal 5 razy tyle. I to nie ze względu na cło, bo to jest brytyjski produkt wytwarzany lokalnie, te skały są wypasane, a potem golone z wełny gdzieś tutaj w Walii, ale dlatego, że nie ma alternatywy. Nowo budowane domy czymś trzeba wyizolować i wygłuszyć. Na rynku konkurencji jest w tej chwili brak, więc sztucznie wywołana różnica pomiędzy zbytem a podażą dyktuje ceny z kosmosu. Na budowie, na której pracujemy w tej chwili, pomocnicy budowlani przez całe dnie tną setki dachówek na szpic szlifierkami kątowymi. Bo na partie ozdobnych dachówek na fasady w najpopularniejszym z brytyjskich kolorów trzeba czekać u producenta ponad kwartał i zaoferować im walizkę pieniędzy w iście kolumbijskim gabarycie, aby zaklepać sobie miejsce w kolejce. A producent znajduje się dosłownie rzut angielskim melonikiem od tej budowy. I nie wierzę, że w środku recesji, kiedy buduje się trzy czy cztery razy mniej niż parę lat temu, ten brak produktu nie jest stworzony celowo. A więc wyróżnienie za buble roku, za tworzenie patologii rynkowych dostaje brytyjski przemysł wytwórczy w naszej branży wspólnie, jak jeden, 11 na 10 i 107% z nich. Za upadek technologii, za zatrzymanie wolnego rynku, za skrajne spekulantstwo i epicką już w tej chwili degrengoladę, Popychającą budowlankę na wyspach, która i tak trzymała się już tylko na mokrych kantówkach i gwoździach z chińskich hut do kombinatorstwa i ręcznej manufaktury, jak za króla ćwieczka. I najchętniej dostarczyłbym mi nagrodę od ruchu oporu osobiście, wywijając czerwonym mieczem na lewo i prawo. Oj, chyba czas już skończyć audycję, skoro znowu wzywa mnie ciemna strona mocy. W imieniu ruchu oporu i gości specjalnych żegna się z Wami serdecznie Regan. Temat najlepszych i najgorszych stron ubiegłego roku powróci jeszcze raz w kolejnym odcinku podsumowań. A dodatych dla wytrwałych oczywiście zacznie się już za chwilę. A zatem do zobaczenia i usłyszenia już wkrótce. A skoro rzucam już przesadami na lewo i prawo, opowiem wam jeszcze taką humoreskę o rozczarowaniach człowieka wchodzącego w kryzys wieku średniego. Przez całe dzieciństwo oglądając w czarno-białym telewizorze, jak Kurek i Kamiński opowiadają o tym, że na zachodzie są już lasery, cyfrowy świat, podczas gdy w Teleranku Adam Słodowy uczył nas jak robić choinki z tektury, zastanawiałem się jak będzie wyglądał ten XXI wiek. I wyruszając z autobusem Orbisu, z mojej zacofanej wtedy ojczyzny do tej perły w koronie technologicznie rozwiniętego zachodu, jaką w naszym niemaniu było wtedy UK, miałem już mniej więcej obraz przyszłości narysowany nam przez media. Terminator przewidywał, że Skynet zostanie uruchomiony w 1997 roku, Marty McFly przenosząc się do 2015 śmigał po mieście na latającej desce, pojazdy w Blade Runnerze miały fruwać nad smogiem w Krakowie w 2019, a Arthur C. Clarke ostrzegał w Odysei Kosmicznej, że HAL 9000 być może zbuntuje się już w 2001 roku. I nic dziwnego, no 25 lat przed moim wyjazdem do Imperium ludzkość raz za razem latała załogowo na Księżyc. Natomiast 30 lat po moim przyjeździe na Księżyc już się załogowo nie lata. Druciarze w Imperium nie są w stanie zrobić rolki przewodu bez supów na rdzeniach, a chłopaki produkują ręcznie dachówki na Placu Budowy, bo wyspiarze nie ogarniają lepienia gliny. No, powiem szczerze, ja jestem trochę rozczarowany.